Siemanko, ja jestem Urulalos, a zgodnie z zapowiedzią ruszamy dzisiaj na rajd Portugalii. Jesteśmy już, proszę Państwa, jako Sebastian Leb i Daniel Elena i ruszamy na odcinek specjalny. To jest pierwszy odcinek specjalny o nazwie MU. 360 km, patrzcie jaki pokręcony. Okej, proszę Państwa, jesteśmy na starcie. Rajd jest szutrowy, także będzie ciekawie. I zaczynamy. Jeżeli jesteście ciekawi mojej opinii odnośnie bolidów F1, to poczekajcie na odcinek z F1. Bo WRC to nie jest miejsce na Formułę 1. Jak się składa, że to jest kolejny rajd w kalendarzu WRC po rajdzie Meksyku. O, nic nie widzę faktycznie. Lekka strata. Sebastian Leb traci już ponad sekundę. Strata jest bardzo podobna, ale trzecia pozycja, więc jest lepiej, była czwarta. Właśnie, że nie mówię dużo, ale się skupiam. Słuchajmy się brzmienie silników. Rajd jest w sumie trudny dosyć, ponieważ mamy tutaj głazy po każdej stronie, praktycznie przepaści, jakieś bariery. Wow, to było dosyć dziecko. Aj, szlak. Lekki błąd żeśmy popełnili. No, Sebastian Leb źle zaczął ten rajd, źle zaczął zdecydowanie. Ten rajd jest naprawdę trudny. I finish, pierwszego odcinka finish i zobaczymy. Oj, trochę widzicie, opadł nam przedni zderzak i pewnie 5 sekund straty. No, około 5 sekund straty, czwarte miejsce. Ok, kolejny odcinek Ouricu. Widzicie, 3,9 km, ale zobaczcie, jaki długi odcinek, nie? Taki kręty. Ale wiecie co, chodzi tutaj dokładnie o to, by się też pobawić, ponieważ tak nie jedziemy w karierze. Więc chodzi o dobrą zabawę, więc fajnie się powie. One, go! Rusza Sebastian Leb. Piękny dźwięk silnika na starcie. Widzicie, piękne słońce, nie tak jak na pierwszym odcinku specjalnym, gdzie było pochmurno. Ojajaj! Poważny błąd, poważny błąd. Ale w poprzednim odcinku, mimo tego, że popełniłem potężny błąd, i tak byłem na czwartym miejscu. Tak, słuchajcie, ta seria niestety będzie się kończyć za kilka rajdów. O cholera. Chodziło mi głównie przedstawić wam wszystkie rajdy, ale za jakiś czas to się skończy, ale spokojnie, jeszcze łącznie z tym rajdem, który jest nawet jeszcze nie w połowie, to jeszcze 4 rajdy łącznie z tym.
jakie to? Oglądajcie filmik o wynikach ankiety. Jeszcze nam rajd Portugalii został. Rajd Grecji. Rajd Finlandii. I rajd Francji. Oj, uderzyliśmy. To jest... Nienawidzę takich fragmentów w mieście. Takie sztuczne są bez sensu, moim zdaniem. Przez to uszkodziliśmy sobie koło. Oj, potężna strata. 6 sekund straty ma Sebastian Loeb do Jari Mattiego Latvali. Poziom trudności jest taki sam, chyba jest na 8. Albo na 10 jest? Kurde, teraz wam w sumie nie powiem, bo ja sobie zmieniałem poziom trudności. Na pewno wysoki jest poziom trudności, to się zgodzę. No tu potężna strata na tym dohamowaniu. Strasznie żeśmy zwolnili. Ale rajd w miarę fajny, taki dosyć trudny, ale fajny. Bardzo ładne odcinki specjalne. I jesteśmy na mecie i zobaczymy, które miejsce i jaka strata, bo to jest też, myślę, ważne. 7 miejsce, dopiero 10 sekund straty prawie, oj, potężna strata Loeba. Tak, zobaczcie, widzicie, mam 10 ustawioną, ale mówię poważnie, nic teraz nie klikam. Nic nie klikałem, 10 poziom, widzicie? Więc jedziemy na najwyższym poziomie trudności, jaki jest. Okej, jesteśmy na 3. odcinku specjalnym, zapomniałem w tym popuchu naprawić auta, 3,5 km. Okej, więc już autko nie jest naprawione. Ale jest w miarę dobrze się prowadziło, także spoko. Sebastian Loeb prowadzi, proszę państwa, z uszkodzonym samochodem. Tu właśnie chyba, że... Aj, tutaj właśnie dożyłem w ten głaz jakiś czas temu. Oj, tutaj żem prawie stracił potężnie, ale na szczęście wybroniliśmy się. Tylko lekkie uderzenia o bandy. Trzeba bardzo uważać, bo to jest barierka. Ojojoj. Potężna strata w tym momencie. W razie jest naprawdę trudny. Wow, już myślałem, że tam uderzę, szczerze. W ogóle nie kojarzę tego rajdu, chyba w nim nawet się nie ścigałem. Chyba.
ogóle tych odcinków nie kojarzę, nic kompletnie. Szlak. Właśnie, że popełniam tyle tych błędów, ale to jest naprawdę trudny rajd. Wydaje się, że poziom trudności jest najwyższy. Naprawdę to jest masakra na tym poziomie trudności. Na tym poziomie nie jest, nie da się wygrać moim zdaniem. Kurde. Ok, jesteśmy na mecie. No ciężki, ciężki odcinek, naprawdę masakra. Czysta. I 8 miejsce i 10 sekund straty znowu. No już mamy stratę do, nawet do daniego Zordo. Spróbujemy ją odrobić 5 sekund. Dobrze, bardzo krótki odcinek specjalny Lowle. 2,2 km. Niestety autko się widzi, dymi jak widzicie, więc jest źle. Start. Wow, tutaj bardzo ryzykuję. Właśnie szóste miejsca, ile straty tylko, mniej niż sekunda. Szóste miejsce, coś niesamowitego. O, w dupę. Teraz nie mogę zapomnieć auta naprawić, to byłoby słabe dosyć. O Boże. To strata w tym momencie jest potężna, bo odcinek jest krótki. Sześć sekund na 11 miejsce, prawie cienko, cieniutko jedziemy dzisiaj. Przynajmniej nie powtarzam odcinków. Chodźmy w kompletnie nie znam, także wiecie. Ryzykuję dosyć dużo. Już widzę metę, wjeżdżamy, jest bardzo szeroko i jedziemy do karparku, ponieważ nasze auto jest zniszczone, bo potężnie. No i strata znów 6 sekund, ale... Oj, spadliśmy na 7 miejsce. Zniszczone nasze auto jest, okej. Dobra, naprawione, jedziemy. Piąty odcinek specjalny, ponad 7 km, potężnie długi, zobaczcie, masakra. Taką spiralę robimy, powiedzmy, ja bym to tak nazwał, taka spirala. Bardzo długo się nie można nim sporo stracić i zyskać. Był jeden z dłuższych chyba odcinków w grze, tak mi się wydaje. Nie można tu popełniać błędów, bo potem będzie ciężko, bo tu może być potężna strata. To jest właśnie piękne, zobaczcie, nic nie widać, a muszę jechać w miejscu, gdzie jeszcze nigdy nie jechałem.
Masakra. Różnica między grą a realnym światem jest taka, że w realnym świecie... Oj, Jezus, jestem widzę. Że w realnym świecie pilot przejeżdża z kierowcą tą trasę i sobie robi notatki, a tutaj już są notatki zrobione i naprawdę no, jest jeszcze trudniej, także być. No, wszystko jest przeciwko mnie. To uderzenie w barierkę to jest masakra. Potężna strata naprawdę i potężne uszkodzenie. Bo taki upadek z jakiegoś urwiska, jak na przykład tu. O, dobry przykład tutaj mamy. I cóż, Sebastian Lep jedzie dalej. Uwaga, uwaga, Sebastian. I to patrzcie, tylko taka strata. Naprawdę bardzo dobrze, ja naprawdę bardzo dobrze teraz jadę. Jestem bardzo, bardzo zadowolony w tym momencie. Na piątym miejscu strata 4 sekund na najwyższym poziomie trudności. Jeszcze na nieznajomej trasie, przynajmniej w większości, to jest dobry wynik. Zanim żeby wygrać rajd na takim poziomie trudności, to trzeba chyba znać trasę idealnie i ją kilka razy przejechać. Nie popełnić żadnego błędu. Jechać na 100%. O, mordę. Strata 6 sekund, ale piąte miejsce, naprawdę dobrze. Prowadzi Mikko Hirvonen. A to był dopiero trzeci pomiar, jeszcze czwartego nie było. To jak oni muszą jechać. Właśnie, gdybym tutaj trochę ściął, to już bym miał problem. Dlatego pilot mówi, no, don't cut, nie? Czyli nie ścinaj. Oj, tutaj żebym pojechał trochę po bandzie. Tu też. Ciekawe, jak sobie Robert poradzi w takim trudnym rajdzie. Widzicie, jest sporo głazów i trzeba naprawdę na nie uważać. O nie, nie. O cholera, tu straciłem sporo. No to powodzenia, jak teraz mamy dobry czas. I tak bardzo dobrze bawię na tej grze, także jestem z siebie zadowolony, tak? Tak czy owak. Zrobiłem sobie takie nawet spore koło, bo
Praktycznie wjedziemy na metę w miejscu, gdzie żeśmy startowali. To będzie bardzo podobne miejsce. Wow, nic nie widać kompletnie. Oj, tutaj trochę żem przesadził i... Oj, tu mi się pomieszało coś i finish, jest! Bez większego błędu przejechany odcinek, najtrudniejszy, naprawdę brawo. Które miejsce? Piąte miejsce, super! Szóste miejsce w radzie, zobaczcie, Ogier stracił. Okej, i ostatni odcinek też długi, 3,7 km. Piękny kraj obrazy. 5, 4, 3, 1, go! Chwila będzie w mieście, to się chyba wścieknę, bo nienawidzę tego miasta. W tym razie to jest porażka. No w ogóle driftu nie można zrobić. O, tu to jest miejsce, nie? No nie była to jakaś potężna strata, na szóste miejsce jedziemy w tym momencie. Oj, tutaj żem przejechał. Się skupiam teraz, naprawdę. Będzie miasto chyba. Tak, miasto. Cholera. Kurna, wiedziałem, że się pomylę. Jezus. Bez sensu to było w ogóle. Bardzo dobry czas, ale teraz na pewno jest dalej, no. Kilka sekund żeśmy stracili. No, 4 sekundy straciliśmy w tym mieście. Nielekka porażka, mi się wydaje, że tak. Ach, kurczaczek. Wow, koniec. Koniec, zobaczymy, która pozycja w klasyfikacji generalnej rajdu. No, szóste miejsce nie jest tak, to był Power Stage, serio? Okej, jesteśmy na szóstym miejscu w rajdzie, całkiem niezły wynik. Dziękuję, żeście obejrzeli odcinek, w przyszłym ruszamy na rajd Grecji. Pa, pa!